Piero, po raz pierwszy w historii wygrywamy w Bielsku Białej. Sporo przed tym meczem można było mówić o charakterze, o złości, ale dziś było chyba najważniejsze, żeby te słowa przekuć w czyny, no i to się udało. Tak, bardzo się z tego cieszymy. Potrzebowaliśmy te punkty, aby dalej się utrzymać blisko szóstki. Mamy nadzieję, że dalej będziemy punktować i że skończymy jak najwyżej, aby w baraże grać u siebie. Jak z twojej perspektywy to spotkanie wyglądało? Jakbyś je ocenił? Bo moim zdaniem no, od początku do samego końca w zasadzie dominowaliśmy i Bielsko no, większego zagrożenia nam chyba dziś nie stworzyło. Większego zagrożenia raczej nie, jednak pod koniec już się trochę cofnęliśmy, przeszliśmy na piątkę z tyłu, żeby wybronić ten wynik na spokojnie, żeby jak najwięcej sił zachować na sobotę. Ale zaczynaliśmy czwórką z tyłu, trener zmienił ustawienie, to miało dla was znaczenie, no bo w poprzednich meczach czasami w trakcie spotkania no, zmienialiście to ustawienie, chyba nie było problemu z adaptacją. Widać, nie miało. Mi ciężko ocenić, bo w trójce wcześniej grałem niewiele, ale dzisiaj w czwórce myślę, że dobrze to wyglądało i że przy tym systemie zostaniemy. Jak smakuje pierwsza bramka dla GKS-u Tychy i czy nie żal ci cieszynki, bo pewnie coś ekstra było przygotowane, no ale dziś nie mogłem sobie na to pozwolić. No niesamowite uczucie, to samo powiedzieć, jeszcze tutaj to podwójne jakieś emocje, jednak no, przez to ile lat tutaj spędziłem, to nie wypadało mi się cieszyć. To, co było widoczne gołym okiem, to dużo większe chyba zaangażowanie i taki charakter, bo od samego początku sporo tych fauli było i to też chyba miało znaczenie, że od początku zaznaczyliście tutaj swoją obecność. Taki był plan po ostatnich meczach, gdzie graliśmy, można powiedzieć, że zbyt delikatnie, teraz przyostrzyć, wyjść agresywnie na nich i to się udało, zdobyliśmy 3 punkty. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.